witam na kanale Kion w Polsce. Kulturę europejską jest nieoceniony. To przede wszystkim nowoczesne rolnictwo i setki hektarów bagien przekształconych w urodzajną ziemię. Między XIII a XV wieku biali mnisi działali także w Łodygowicach i okolicy. To im zawdzięcza się początki obecnej parafii i długo rozbudowywanego kościoła. Barokowa świątynia z XVII wieku jest jedną z największych drewnianych świątyń na Podbeskidziu. Majestatu dodaje jej dostawiona wcześniej wolnostojąca wieża, zaś dzięki dobudowanym bocznym kaplicom w XVIII wieku kościół ma plan krzyża. Zobacz koniecznie również drewniane kościoły z Wietrzczyzny świętej Katarzyny w Cięcinie XVI wieku, świętego Andrzeja w Kilowicach również XVI wieku, świętego Jakuba w Szczyrku z XVIII wieku oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Zżabnicy 1914. Przy pomocy prostych narzędzi, noża i rozgrzanego gwoździa można stworzyć dzieło sztuki. Drewniany kościół na Pochodzitej jest świadectwem tego, że można. Historycy sztuki zwracają uwagę, że w ten sposób przypomina ona wystroje pierwotne drewniane kościoły średniowieczne. Świątynia powstała w 1947 roku. Na ścianach możesz podziwiać swoistą Biblię Pauperum, dzieło stworzenia, tajemnice różańca i poczet świętych. To efekt pracy lokalnych artystów inspirowanych wiarą. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście proszę o komentarze, łapki w góry, subskrybować, wiadomo.